czeskiego, tylko jego przeprosiny i je przyjmują. Poczułem satysfakcję, że ktoś nazwał po imieniu to, co robi wiadomości w sprawie NGO-sów i że była to osoba, której nie można było tak łatwo przerwać, bo my nie mogliśmy się doprosić, by wiadomości podały prawdziwe informacje na nasz temat, bo ich w pierwszym materiale, że cudzysłów, dostaliśmy pieniądze od warszawskiego ratusza, zaprosiliśmy na spotkanie dziennikarzy, blogerów, każdego, kto chciał wiedzieć, jak jest naprawdę. Pokazaliśmy, że udział dotacji dla stoczni w łącznej puli przekazanej przez miasto na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest marginalny, wynosi 0,7%, czyli nasza skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z Warszawy jest mniejsza niż średnia dla organizacji korzystających ze wsparcia finansowego stolicy. Dane te umieściliśmy także na naszej stronie. Na tym spotkaniu była również kamera TVP i do tej pory w wiadomościach nie było ani słowa na ten temat. Państwo by może zainteresowała jeszcze opinia Zuzanny Dąbrowskiej Rzeczpospolitej w tej właśnie kwestii. Widzę, że tak. Dziękuję Państwu. Opozycja i partyjni koledzy, pisze w podsumowaniu swojego artykułu Zuzanna Dąbrowska, dość nieelegancko sugerują, że profesor poda tyłu i zamilknie, albo zacznie przepraszać za to, za co chciał przepraszać. Trzeba jednak pamiętać o kontekście tych wypowiedzi. Profesor broni dorobku swojego życia zawodowego i nie tylko. Zarówno on, jak i jego żona od lat związani są z trzecim sektorem. To bardzo silna motywacja, potężniejsza niż w zwykłych politycznych sporach tych, którzy takiego dorobku nie mają. Wypowiedzi wicepremiera jest także ważny test. Wpis na prawo do własnego zdania, języka, szczerości i wyrażenia oburzenia nie tylko wobec opozycji. Jeśli ujdzie to profesorowi na sucho, może ośmielić innych. No to są takie samosprawdzające się pytania, bo oznacza to, że wobec tego nie ujdzie na sucho, ale będziemy śledzić tę telenowelę na Woroniczach, gdzie dokonał się zwrot akcji, dynamiczny zwrot akcji, myślę, z niesłabnącym zainteresowaniem. W dzienniku Gazecie Prawnej taki tytuł jakby sprzed lat, to a propos tego wyginiecie jak dinozaury. Wielka czystka w MSZ. Artur Radwan, Michał Potocki piszą, że przed nami dekomunizacja polskiej dyplomacji. Przypomnę, mamy rok 2016. PiS niezadowolony z tempa zmian kadrowych w kierowanym przez Witolda Waszczykowskiego resorcie spraw zagranicznych chce je przyspieszyć w drodze ustawowej. W najbliższych tygodniach posłowie partii rządzącej mają przesłać do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. No i wprowadzone przez ustawę rozwiązania pozwolą na usunięcie z resortu ludzi, którzy pracowali w tej służbie przed 1989 rokiem, a także tych, którzy kończyli szkoły w Związku Radzieckim. Chodzi przede wszystkim o absolwentów Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Szczegóły projektu na razie nie są znane, ale na pewno już niedługo będą, jak to w Polsce. 48% indagowanych Polaków opowiedziało się za przesunięciem reformy gimnazjalnej o rok, 31% się na tym nie opowiedziało. Więcej o tym w Super Ekspresie, a jeszcze więcej o wszystkim w informacjach Radia Tok FM. To jest powtórka. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 1. Post factum. 24 minuty po godzinie 18. Słuchamy radia Tok FM. Program Post Factum. A w naszym studiu dyrektor Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I rozmawiamy o nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych, a rozmawiamy dlatego, że nowelizacja zakłada kilka zasadniczych zmian. Nie będziemy teraz, może czasu nie mamy, żeby powiedzieć, skąd się wzięła ustawa o zgromadzeniach publicznych i jak... Aczkolwiek to jest ciekawe pytanie, bo zasadniczo nie wiemy, skąd się wzięła. Znaczy, wzięła się z głów posłów, którzy się podpisali pod tym projektem, ale co w tych głowach siedzi, że coś takiego... O nowelizacji tej... O nowelizacji. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. To jest powtórka. Marcelina Zawisza, partia Razem. Dzień dobry. A zła wiadomość swoją drogą, bo czytałem, że SLD ma 8% w sondażu. My się naprawdę nie interesujemy sondażami, nie przejmujemy się nimi, ponieważ... Zarzuciła minister edukacji kłamstwo, że reforma jest przygotowana, jak przekonywała zmiany, o których informuje szefowa resortu edukacji, już są wprowadzone.
Otóż, panie ministrze, nauka języka obcego w szkołach jest obowiązkowa od pierwszej klasy i jest obowiązek kontynuowania nauki tego języka. To już jest w systemie edukacji. Gimnazjaliści dzisiaj mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, a pani odkrywa Amerykę i mówi, że to jest ta zmiana. Pani wciska ludziom ciemnotę. Pani mówi coś, co już dawno w systemie edukacji jest. Tomasz Jaskuła z klubu Kukiz15 wnioskował o skierowanie propozycji rządu do komisji. Jednocześnie powiedział, że te zmiany są potrzebne, ale w innych dziedzinach niż wprowadza projekt reformy. Nierealistyczny termin jest bardzo niebezpieczny. Edukacja wtedy się zmieni, kiedy wprowadzimy bon edukacyjny. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy wreszcie pomyśleli nad poważną oceną nauczyciela. Jednym z największych problemów w polskiej szkole jest karta nauczyciela. Karta nauczyciela, która niestety powoduje takie sytuacje, że nie można dochodzić szkolić nauczyciela słabego, a nie można również promować nauczyciela dobrego. Marzena Lubnauer z Nowoczesnej wnioskowała o odrzucenie projektu lub skierowanie do wysłuchania publicznego, aby na jego temat wypowiedzieli się obywatele. Powiedziała, że jest to projekt pochopny, nieprzemyślany i pełen wad. Kwestie metody wprowadzania tej reformy i zapisów niektórych dotyczących, jak uchwały mają przebiegać, tymczasowość programu, dwa roczniki w 2019 roku. Tych wad tej reformy jest mnóstwo. Dlatego zwracam się do nauczycieli, rodziców, do wszystkich, którym jest na sercu troska o dzieci, żeby przeciwstawili się tej reformie. I wzywam panią minister Zalewską i cały PiS, żeby wycofał tą reformę, a przynajmniej ją opóźnił o co najmniej rok. A sprawę tę komentowali też gości debaty dnia Polskiego Radia 24. Zmiany nie dotyczą wyłącznie nauczycieli, przypominał Marcin Kędzierski, ekonomista, ekspert do spraw edukacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Jak podkreśla, reforma dotyka także uczniów i rodziców. I jeżeli mamy mówić o nauczycielach, to faktycznie powinniśmy o nich mówić. To lepiej nie mówić, czy oni będą mieli miejsca pracy, czy nie będą mieli miejsca pracy. To oczywiście jest ważne, ale mówmy o nauczycielach, o tym, jak zmienić system kształcenia nauczycieli, jak przygotować wypełnienia nauczycieli, bo to od tego, jak nasi nauczyciele będą wykształceni, będą przygotowani do sprawowania swojego zawodu, będzie zależało powodzenie jakiejkolwiek reformy. Nie zależy, kiedy przesuniamy kwestię likwidacji gimnazjów, dobrze czy źle. Jakakolwiek reforma się nie powiedzie, jeżeli nie radykalnie nie zmienimy sposobu kształcenia nauczycieli, którzy dzisiaj nie są przygotowani. Reforma zaważy na życiu młodego pokolenia. Tak ocenia Filip Konopczyński, prawnik, publicysta i członek zarządu Fundacji Paleckiego. Tutaj nie chodzi o rok krócej edukacji w ogóle. Zamiast 9 lat, które dzieci spędzają razem, czy to zamożne, czy biedniejsze, czy zdolniejsze, czy mniej zdolne, bo jednak był ten przynajmniej nie zawsze przestrzegany niestety obowiązek organizacji. No teraz to będzie 8 lat, czyli rok wcześniej, jeżeli liczymy edukację szkolną, dzieci będą musiały podejmować decyzję o specjalizacji, która odbije się na resztę ich życia. Od 1 września przyszłego roku 6-letnie szkoły podstawowe mają się zamienić w 8-letnie szkoły podstawowe, a 3-letnie licea w 4-letnie. Od nowego roku szkolnego nie będzie już rekrutacji do gimnazjum, a technikum zostanie wydłużone z 4 do 5 lat. Dotychczasowa szkoła zawodowa stanie się dwustopniową szkołą branżową. Na zmianę w systemie edukacji nie zgadzają się nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy obawiają się, że likwidacja gimnazjów spowoduje utratę przez nich kolejne sita, które ludzie po prostu będą się. Zamiast 5 jedna państwowa inspekcja będzie badać bezpieczeństwo i jakość żywności w kraju. Minister rolnictwa przygotowuje w resorcie projekt ustawy w tej sprawie. Nowa instytucja, Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, miałaby zacząć funkcjonować od początku 2018 roku. Minister Krzysztof Jurgiel wskazuje, że dziś system badania bezpieczeństwa żywności jest rozproszony. Odpowiadają za niego dwa resorty, ale i władze samorządowe, a w większości państw. Jest ona skonsolidowana. Tutaj chcemy ten proces do końca przyszłego roku zakończyć, tak aby ta inspekcja jednolita zaczęła funkcjonować. Nie będzie powtarzającej się kontroli przedsiębiorcy, będą mieli jednego partnera i koszty teraz rozproszone funkcjonowania kilkunastu, nawet kilkuset tych drobnych jednostkach, one będą miały jednego dysponenta. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ma podlegać ministrowi rolnictwa. Część kompetencji miał przejąć od szefa resortu zdrowia, który dziś krytykuje te założenia. Jurgiel podkreśla, że zarządzanie przez jednego członka rządu usprawni działanie. My tworzymy instytucję. Instytucją może zarządzać premier,
obywatelom. Natomiast ważne, taką gwarancję, że na ten duch, który służy takim podstawowym celom, ja nie chcę rozszarpywać inspekcji na kawałki. Za mieszkanie, za media. Będzie poddany opodatkowaniu i w różnych krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko Unii Europejskiej. Tak kwotowolna jest wyższa, bądź niższa, ale na ogół jest to kwota, która w jakiś tam sposób właśnie pokazuje, Solidarność rolników indywidualnych będzie kontynuować dotychczasową linię działania, zapowiada nowa przewodnicząca Związku Posłanka PiS, Teresa Hałas. Na stanowisku zastąpiła urzędującego od dwóch kadencji senatora Jerzego Chruścikowskiego. Hałas pozytywnie ocenia pracę swojego poprzednika i chce kontynuować jego wizję kierowania związkiem oraz wprowadzać drobne korekty. Dołożymy jakieś nowe elementy, które będą z duchem czasu szły. Notyfikujemy nieco pracę, która jest wolna od opodatkowania. Niektóre wojewódzkie, choć na pewno zapowiadam kontynuację. Chwilą innych dodatkowych, zaś które się wpisują w pracę związkową, będziemy to wszystko próbowali organizować. Nowa szefowa Solidarności Rolników Indywidualnych wskazuje, że związek będzie reprezentować przede wszystkim interesy producentów żywności z małych i średnich gospodarstw polskich. Oczywiście, że także nie wszyscy mieszkamy w Warszawie, ale wystarczy spojrzeć na przykład na zasiłek dla bezrobotnych. Komisji Europejskiej. Rolnicza Solidarność należy do COPA COGECA, to największa unijna federacja zrzeszająca rolnicze związki i organizacje spółdzielcze w Europie. I teraz problem jest taki, że te osoby też potem płaciły podatek. Nie taki był cel Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jasno mówił, że osoby w najgorszej sytuacji finansowej nie powinny płacić podatku. I to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest takie że wręczam je ludziom, którzy bohaterstwo, miłość ojczyzny, determinację w budowaniu silnej Polski, bezpiecznej Polski mają głęboko w sercu. A oprócz tego mają drugą rzecz niezbędną, umiejętności, wiedzę, którą nabyliście Państwo w czasie studiów, w czasie wielu lat dotychczas swojej służby dla Rzeczypospolitej, a więc macie jeszcze trzeci element. A mianowicie doświadczenie. 13 nominowanych otrzymało z rąk zwierzchnika sił zbrojnych awans na pierwszy stopień generalski, czyli generała brygady. Jest wśród nich dowódca wojsk obrony terytorialnej, pułkownik Wiesław Kukuła. Generałami dywizji zostało dwóch mundurowych, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak oraz Sławomir Pączak, który od listopada ubiegłego roku kieruje Departamentem Budżetowym MON. Mianowanie oficera na to stanowisko było jedną z pierwszych decyzji kadrowych, jaką podjął minister Macierewicz po objęciu stanowiska. Jedną nominację Andrzej Duda wręczył wcześniej Gdyni. Na stopień kontradmirała awansował dowódca 3. Flotyli Okrętów komandora Krzysztofa Jaworskiego. Rano prezydent wziął udział w obchodach 98. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej. A współczesną armię trzeba odbudować. Zachowując w niej to, co najważniejsze, tak mówił w trakcie obchodu dnia podchorążego w Belwederze szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister, nawiązując do walki, jaką 186 lat temu podjęli podchorążowie, podkreślił, że również dziś trzeba wydobyć ducha niepodległości i determinacji i przywrócić wielkość armii. Odbudować siłę armii tak, aby ona była armią wielką, rozwiązanie, które jest śmieszne, które nie pomaga nikomu i jednocześnie nie realizuje tego, o czym mówił Trybunał Konstytucyjny. Mówi o tym zresztą Rzeczpospolitej Praw Obywatelskich. Jasno powiedział, że jego stan, to o co chodziło o Dzień Podchorążego ustanowiono na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830 roku. Tego dnia podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder, siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa. Podchorążowie ataki na Belweder rozpoczęli powstanie. Inicjatorem nocy listopadowej był przywódca sprzysiężenia Trwają przesłuchania zatrzymanych. Prokuratorzy nie chcą odpowiedzieć, czy formalnie postawiono im już zarzuty. Wcześniej już Kaczorek z CBA
zrozumienie tego, jak wygląda sytuacja finansowa Polek i Polaków. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że osoby, które zarabiają 1000 zł, na tym zyskają mnóstwo pieniędzy, właśnie tak jest cel kwoty wolnych opłat, żeby ludzie, którzy zarabiają mało, nie płacili podatki. A nie tak, żeby zyskiwali. Prokuratura chce 1,5 roku więzienia od zawieszenia na 3 lata wobec kelnera Łukasza N. chce odstąpienia od wymierzenia kary. Przed warszawskim sądem dobiega końca proces w sprawie nielegalnych podsłuchów w warszawskich restauracjach. Śledczy domagają się też po 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla pozostałych 2 oskarżonych, kelnera Konrada Lassoty i współpracownika Falenty Krzysztofa Rybki. Prokuratura nie ma wątpliwości, że wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów, mówiła prokurator Anna Hopka. Że ktoś to w końcu powiedział, ale z drugiej strony nie przypisywałbym odwagi i heroizmu Kaczyńskiemu, ponieważ jeżeli człowiek, który podejmuje się wyjaśnienia tego, co się dzieje i powiedzenia prawdy, robi to dopiero wtedy, kiedy atakowana jest grzona, a nie kilka materiałów wcześniej, kiedy tak naprawdę podważone są wszelkie standardy dziennikarskie, kiedy podważone jest i to na tę chwilę wszystko w naszym magazynie, bo teraz czas już na informacje dnia w skrócie, o których wrócimy do naszego magazynu. Gotowi przeprosić córki. Informacje dnia. Tym chodzi o panią Rzeplińską. Znany mikrofonem Robert Kawka. Jeden z górników nie żyje, a siedmiu jest wciąż poszukiwany po silnym wstrząsie w kopalni należącej do KGHM Rudna Polkowica. W rejonie zawału było 16 górników. 9 udało się wydobyć na powierzchnię. Powiedziała na naszej antenie Jolanta Piątek, rzeczniczka KGHM. Wynikało, że 3 osoby powinny trafić do szpitala. Reszta miała być lekko rannych, ale to są zawsze wstępne rozpoznania i potem może się okazać, że ten stan lekki wcale nie jest tak lekki, może się okazać być ciężki. Niestety jeden z rannych górników zmarł. Wciąż trwa akcja ratownicza, uczestniczy w niej 6 zastępców ratowniczych. Strząs był odczuwalny w zagłębi miedziowym i doszło do niego po godzinie 21. Tylko 3 z 22 piłkarzy wraz z bliskiego zespołu Szatokłęski przeżyło katastrofę samolotu w pobliżu Medellin w Kolumbii. Drużyna była w drodze na finał Pucharu Ameryki Południowej i Copa Sudamericana. Według wstępnych informacji w katastrofie zginęło łącznie 75 osób, które znajdowały 71 osób, które znajdowały się na pokładzie. Kolumbijski zespół Atletico Nacional, który miał zmierzyć się w finale piłkarskiego Pucharu Ameryki Południowej w Szatokłęski, zaproponował przyznanie trofeum Rezano. Wszystkie rozgrywki w Brazylii zostały zawieszone do odwołania. W kraju ogłoszono 3-dniową żałobę narodową, a w Chapeco potrwa ona 30 dni. Stelmet Zielona Góra wygrał z AEK Ateny 78-75 w 7 kolejce grupy E koszykarskiej Ligi Mistrzów. Trener Stelmetu Artur Bronek był bardzo zadowolony z gry swojej drużyny. Bardzo dobrze zagraliśmy w obronie, szczególnie w trzecim kwarcie i pierwsze 6 minut czwartej kwarty w ataku 20 asyst i 11 strat. Super wynik, czekaliśmy na taki wynik i cieszę się, że zrealizowaliśmy. Również kapitan zespołu Łukasz Koszarek chwalił swoich kolegów. Pierwsza połowa nie była jakaś taka w naszym wykonaniu rewelacyjna, ale drugie naprawdę graliśmy świetnie, w obronie pomagaliśmy sobie w ataku, również szukaliśmy pozycji cierpliwie, naprawdę bardzo ładnie to wyglądało, to była nasza najlepsza połowa w tym sezonie. Mistrzowi Polski mają na koncie 3 zwycięstwa i 4 porażki. Bilans AEK wynosi 4-3. W grupie prowadzi niepokonany Beşiktaş Stambuł. Nie było sensacji w rozegranych rewanżowych ćwierćfinałach piłkarskiego Pucharu
Często pół finału wywalczyły pogoń Szczecin i Jarka Gdynia, które wyeliminowały zespoły z Mistrzów. Pogoń wygrała w siebie z drugoligową Puszczą Mikołajnicą 2-0, a Arka pokonała występującą w pierwszej lidze Rutek z Bytowi do 1-0. Pozostałe półfinałowe spotkania zostaną rozegrane dziś. Wisła Kraków zmierzy się z Lechem Poznań, a Wigry Suwałki z JKS-em 1962 Jastrzębie. Półfinały zaplanowano na 1 marca i 5 kwietnia przyszłego roku. Finał zostanie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zagranie polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej po raz czwarty z rzędu zostało uznane za najlepsze w sezonie. Tym razem Krakowianka wygrała w rewizji WTA dzięki akcji, którą przeprowadziła w marcu podczas meczu z Rumunką Moniką Mikulewską w trzeciej rundzie turnieju Indian Wells. Zagranie Radwańskiej wygrało 62% głosujących kibiców. Polskie Radio 24. Powiedziałbym liberalne, na przykład szukały powiązań pomiędzy tam fundacją prezesa NBP, która organizowała Kongres 590 i największa tego typu w świecie konstrukcja ma chronić przed radioaktywnym skażeniem przez najbliższe 100 lat. W uroczystości oddania do użytkowanego obiektu uczestniczył prezydent Ukrainy, szczegóły znalazł Łóżko. To zdarzenie o charakterze historycznym podkreślał Petro Poroszenko. Przemawiał kilkaset metrów od miejsca, w którym przed 30 laty nastąpił radioaktywny wybuch. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że czas eksploatacji starego betonowego zabezpieczenia się kończy. Nowa konstrukcja ma zagwarantować bezpieczeństwo na kolejne lata. 110 metrów wysoki, 210 metrów wysokości, 257 metrów szerokości. To największa w świecie ruchoma konstrukcja zbudowana ręką człowieka. Ukraińcy, przedstawiciele innych państw, razem zbudowali ten unikalny obiekt. I dziś gwarantują 100 lat bezpieczeństwa przed promieniowaniem. 100 lat radiacyjnej bezpieczeństwa. Nowy sarkofag to ogromna metalowa arka. Została zbudowana kilkaset metrów od zniszczonej 30 lat temu części elektrowni i powoli nasunięta na czwarty reaktor i tony betonu, którym zalano go po wybuchu. Nowa konstrukcja ma zapobiec uwolnieniu radioaktywnych pyłów do atmosfery. Pod starym betonowym sarkofagiem znajduje się ponad 200 ton zastygłej radioaktywnej lawy, pyłów i paliwa jądrowego. Rosja podejmie odpowiednie działania w związku z przyjęciem przez Europarlament tzw. rezolucji antypropagandowej. Poinformował o tym Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Oświatu, że unijna rezolucja została przyjęta w Moskwie jako próba ograniczenia swobody rosyjskich mediów i wolności słowa. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski większością głosów uchwalił rezolucję, której uznał, że nasilająca się rosyjska propaganda jest zagrożeniem dla Europy. Autorką dokumentu jest Polska eurodeputowana, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Więcej na ten temat macie jeszcze. Pieskow wyraził opinię, że dokument przyjęty przez Parlament Europejski przeczy ogólnemu pojmowaniu demokracji i nieskrępowanemu prawu dostępu do informacji. Rzecznik Kremla dodał, że rezolucja antypropagandowa wymaga poważnej dyskusji w samej Rosji i zapowiedział, że Moskwa podejmie odpowiednie działania. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała, że rosyjska dyplomacja będzie retorsjami reagować na każdy przypadek utrudniania rosyjskim mediom pracy w krajach Unii Europejskiej. Jeśli ten dokument będzie praktycznie zastosowany w kontekście ograniczania działalności rosyjskich środków przekazu na terytorium państw Unii Europejskiej, pozostaną zastosowane środki odwetowe. Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie ma charakteru prawnie wiążącego, to polityczny sygnał i apel do unijnych rządów i Komisji Europejskiej o skuteczne przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie. Izba Niższa Białoruskiego Parlamentu ratyfikowała polsko-białoruskie porozumienie w dziedzinie edukacji. Dokument został podpisany w lipcu tego roku w Warszawie. Włodzimierz Tarczyk. Białoruska gazeta internetowa Nawiny poinformowała, że porozumienie zostało podpisane w celach zapewnienia efektywnej dwustronnej współpracy w obszarze edukacji oraz praw i interesów białoruskiej mniejszości w Polsce i polskiej na Białorusi. Dokument przewiduje m.in. wymianę kadr pedagogicznych, studentów i nauczycieli języków narodowych. Ma też zapewnić stworzenie przedstawicielom mniejszości narodowych warunków do nauki języka ojczystego również na wyższych uczelniach. Polskie Radio dowiedziało się, że wkrótce akceptacją tego porozumienia zajmie się również Izba Wyższa Białoruskiego Parlamentu. Wprowadzenie w życie przez Białoruś porozumienia z Polską w dziedzinie edukacji będzie miało ważne znaczenie. Rok temu uczestnicy 5. Forum Oświaty Polskiej na Białorusi sygnalizowali pogorszenie sytuacji z nauczaniem języka polskiego na Białorusi. Zwrócili uwagę na spadek uczących się języka polskiego nawet w formie zajęć pozalekcyjnych. Włodzimierz Tarcz, Polskie Radio, Minsk. Chciałbym, żebyśmy byli na
Premier Włoch zapowiada, że nawet budżet Unii Europejskiej, jeżeli nie zacznie się ona poważnie zajmować uchodźcami. Byłaby to odpowiedź Matteo Renziego, kraju, który nie zamierzają pomagać Włochom w rozwiązaniu tego kryzysu, ma reglenie. Zarytowaniem budżetu szef włoskiego rządu zagroził wcześniej tym krajom, które nie związują się z obowiązku relokacji uchodźców i polemizował już w tej sprawie osobiście z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Dziś Matteo Renzi powiedział, że jeśli wyjdzie obronną ręką z niedzielnego referendum konstytucyjnego, w którym Włosi poprzeć mogą bądź odrzucić proponowane przez jego rząd reformy ustawy zasadniczej, to zaraz następnego dnia lub wystąpię do parlamentu o zgodę na zawetowanie europejskiego budżetu, jeśli Europa nie zacznie zajmować się poważnie migrantami. Obserwatorzy nie wykluczają, że często ostatnio polemiki Renziego z Unią podyktowane są chęcią pozyskania w referendum także głosów eurosceptyków. Szef słowackiej dyplomacji Miroslav Lajčák ma nadzieję na unijny konsensus w sprawie migracji. Szefowie państw i rządów będą dyskutować o kryzysie migracyjnym podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej w połowie grudnia. Temat napływu imigrantów na stary kontynent pojawił się także podczas warszawskiego spotkania ministrów spraw zagranicznych 15 państw europejskich z szefową unijnej dyplomacji Federicą Mogherini. Sprawująca do końca roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej Słowacja chce, by kraje zgodziły się na pomysł tzw. efektywnej solidarności, czyli uzależnienia zdolności danego kraju do sposobu pomocy migrantom od jego potencjału gospodarczego. W ocenie szefa MSZ w Bratysławie Miroslava Lajčáka ta propozycja spełnia kryteria realności i funkcjonalności oraz wypełnia propozycję Komisji Europejskiej. Mamy taką ambicję, żebyśmy do 15 lub 16 grudnia uzyskali jakiś konsensus w tej sprawie, że udało się zatwierdzić ten dokument. Jeśli się to nie uda, przekażemy ten dokument Malcie, która przejmie od nas prezydencję. Żałujemy, że ten projekt ma duże poparcie naszych partnerów w Polsce, młodzi patrioci. Szefowa unijnej dyplomacji nie chciała komentować wewnętrznych negocjacji krajów Zjednoczonej Europy. Mogherini powiedziała, że decyzja w sprawie kryzysu migracyjnego należy do Rady Europejskiej. Zwróciła jednak uwagę na działania Unii Europejskiej, które dotyczą polityki migracyjnej, na przykład w Afryce i w Azji. Potrzebujemy dzielenia się odpowiedzialnością na całym świecie. Osobiście wierzę, że potrzebujemy też europejskiego podziału odpowiedzialności. Ale znalezienie tego wewnętrznego sposobu będzie zależało od szefów rządów i państw Unii Europejskiej w połowie grudnia. W Unii Europejskiej utrzymują się duże różnice zdań w sprawie sposobów na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Potwierdziło to niedawne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli. Propozycje Grupy Wyszehradzkiej zakładającej tak zwaną efektywną solidarność w kryzysie migracyjnym skrytykowali ministrowie z Włoch, Grecji, Niemiec, Malty i Szwecji, naciskając na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Szef niemieckiego wywiadu postrzega, że rosyjscy hakerzy mogą próbować wpłynąć na wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w Niemczech. Bruno Kahl mówi o tym w wywiadzie dla dziennika Süddeutsche Zeitung z Berlina Wojciech Maski. Kahl stwierdził w rozmowie z gazetą, że wykrywane są cyfrowe ataki, których celem jest wywołanie politycznej dezorientacji w Niemczech, ale też w innych krajach Europy. Jego zdaniem mamy do czynienia z konkretnymi i planowanymi działaniami. Jak dodał, chodzi o wywieranie presji na publiczny dyskurs i demokrację, czego nie można zaakceptować. Szef niemieckiego wywiadu zauważył, że podobne ataki miały miejsce podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem istnieją punkty zaczepienia wskazujące na rosyjski ślad w sprawie. Süddeutsche Zeitung przypomina, że przypadki wytracenia danych, a także rozpowszechniane celowo fałszywe informacje miały duży wpływ na amerykańskie wybory. Podręczna notatka sporządzona przez doradczynię konserwatywnego posła obiegła brytyjskie media. Dotyczy bowiem Brexitu i według niektórych obecnego statusu negocjacji. Zapiski Julii Doherty uchwycone zostały przez jednego z fotoreporterów, potem powiększone przez dziennikarza, a to ujawniły o tym z Londynu, będą mam nadzieję, że to nie jest jakiś duży zdjęcie problem. Zdjęcie robi dziś w brytyjskich mediach furorem. Najprawdopodobniejszy scenariusz, tak Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem, umowa w sprawie przemysłu relatywnie łatwa, gorzej z usługami finansowymi, a to nami poparta jest brytyjska gospodarka. Największa przeszkoda? Francuzi, którzy boją się rozpadu Unii. To i słowa, które oszczędziły pracę autorom dzisiejszych nagłówków. Chcemy mieć ciasto i zjeść
ciastko. Jako podsumowanie strategii negocjacyjnej. To interesująca fraza, biorąc pod uwagę, że parę tygodni temu szef naszej dyplomacji mówił, że opuścimy Unię Celną, a notatka sugeruje opuszczenie wspólnego rynku. To obraz Brexitu twardego i powód do zmartwień. CBC Kistame, zajmujący się w lewicowej partii pracy Brexitem, to na to rząd zdecydowana dementi. To nie jest oficjalna polityka, to nie jest oficjalny dokument, a Julia Dockerill nie jest naszą pracownicą. Hiszpańscy przedsiębiorcy zachęcają do uproszczenia systemu podatkowego. Ich zdaniem istniejący skomplikowany system jest jedną z przyczyn istnienia w Hiszpanii dużej szarej strefy. A jak wynika z raportu Koła Przedsiębiorców, jednej z najbardziej prestiżowych biznesowych organizacji w Hiszpanii, wartość szarej strefy w tym kraju wynosi 18% PKB, czyli 190 miliardów euro. Hiszpańscy przedsiębiorcy płacą ponad 70 różnych podatków. Ich wielkość i rodzaj zależy od miejsca zamieszkania i typu prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem autorów raportu, skomplikowana struktura fiskalna wielokrotnie zachęca do łamania prawa i do omijania przez firmy Urzędu Skarbowego. Aby ograniczyć ten proceder, zrzeszeni w Kole Przedsiębiorców zachęcają rząd do zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne, a także podatku na rzecz spółek. Uważają też, że należy przeanalizować wielkość podatku VAT. Przedsiębiorcy przypominają, że hiszpańska szara strefa zatrudnia. Górnicy są poszkodowani. Na wszystkie zespoły ratownictwa medycznego z Polkowic. Do zdarzenia wezwano także pomoc z Lubina. Wstrząs był odczuwany przez mieszkańców Polkowic i okolic. Miał siłę 4,5 stopnia. Prezydent Andrzej Duda zachęcał mieszkających w Szwecji Polaków, by wracali do kraju. Prezydent rozpoczął wieczorem wizytę w Sztokholmie od spotkania z mieszkającymi tam rodakami. W polskiej ambasadzie Andrzej Duda dziękował Polakom za pielęgnowanie kultury, opiekę nad grobami polskich żołnierzy, a także za zorganizowanie polskiej lekcji religijnej. Podkreślał, że polskie lekcje pomagają sobie zaczepiać, jak się ludzie boją. Może ktoś odreagować i zaatakować Sztokholm? Czy już co ma parasolku? Rzeczy gazą rozwagą? Pod warunkiem, że damy się poprowadzić liturgii wzywającej nas do wyjścia na spotkanie Panu, życia, szansy, który na pracy, możliwości osobistego rozwoju, realizacji swoich życiowych marzeń. Prezydent przekazał też szwedzkiej Polonii egzemplarze książek Henryka Sienkiewicza z okazji przypadającego właśnie roku sienkiewiczowskiego. 8 osób otrzymało z rąk Andrzeja Dudy odznaczenie państwowe. Wśród wyróżnionych są 4 osoby, które mają szwedzkie obywatelstwo. Według szacunków polskich dyplomatów w Szwecji mieszka teraz 140 tysięcy Polaków. Dziś Andrzej Duda spotka się m.in. ze szwedzką rodziną królewską i weźmie udział w forum dla przedsiębiorców. Komisja śledcza w sprawie Amber Gold przesłuchała kolejnych 2 świadków. Przed komisją stanęli prokurator Hanna Borkowska, która między 2011 a 2012 rokiem zajmowała się sprawą spółki w prokuraturze okręgowej w Gdańsku, oraz były szef prokuratury apelacyjnej w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski. Jak mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman, członkowie kontynuują wątek gdańskiej prokuratury. Mamy kolejną odsłonę tego, że prokurator apelacyjny w zasadzie nie wie, co się dzieje w jego okręgu. Pytaliśmy o szereg postępowań, pytaliśmy nie tylko o Amber Gold, pytaliśmy również o sprawy, które były prowadzone później. Zdaniem Małgorzaty Wasserman, przewodniczącej Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, nadzór nie działał również w prokuraturze okręgowej w Gdańsku. Krytycznie odniosła się do pracy prokurator Hanny Borkowskiej, która była autorem odpowiedzi na pismo Komisji Nadzoru Finansowego oraz wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Jej zadaniem było również skontrolowanie akt sprawy. Nadzór i kontrola nie działała na żadnym szczeblu, bo proszę nie zapominać, że prokurator Borkowska dostała polecenie skontrolowania tych akt w całości i ona nie była w stanie ustosunkować się do żadnej nieprawidłowości, którą Państwo słyszycie, że ich jest mnóstwo. A dziś w południe rozpocznie się kolejne przesłuchanie świadków w sprawie Amber Gold. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie lokalnie rozpogodzenia, okresami opady śniegu, na północy deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od minus 7 stopni na Sonoszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich, przez około minus 3 na pozostałym obszarze, jedynie nad samym morzem nawet do plus 4. I tam wiatr będzie dość silny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po pierwszej. Teraz czas na tematy gospodarcze. Dariusz Kwiatkowski i jego gości. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
pan profesor Stanisław Karpiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zasiadający w Narodowej Radzie Rozwoju, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, Narodowa Rada Rozwoju ma już ponad rok, jako że powstała w październiku 2015 roku. Powiedziano o niej na początku, że będzie to forum wymiany poglądów, a jej analizy posłużą działalności legislacyjnej, ale prezydent spodziewa się też aktywności na polu myśli strategicznej. Tak powiedział minister Maciej Łopiński. Czy w pana odczuciu Rada spełniła tę nadzieję? Ja bym powiedział, że to jest dopiero rok i Rada dopiero zaczyna spełniać te nadzieje. Jak najbardziej bardzo intensywnie uczestniczymy w pracach, czy chociażby przygotowania strategii, opiniowania strategii odpowiedzialnego rozwoju planu Morawieckiego, czy reformy zmiany systemu podatkowego, czy reform nauki. Jest pan w sekcji gospodarczej, tak? Jestem w sekcji nauka i innowacje oraz byłem, uczestniczyłem też w posiedzeniach sekcji gospodarka, praca. Mamy zatem Narodową Radę Rozwoju, Superministerstwo Rozwoju, a także plan zrównoważonego rozwoju. Ten plan ma urzeczywistniony być dzięki idei innowacyjności, między innymi. To ta idea dominuje w obecnej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W programach operacyjnych na poziomie centralnym i regionalnym przewidziano na wspieranie tego typu działań w latach 2014-2020 ponad 40 miliardów złotych z unijnego budżetu. Czy nasi biznesmeni i naukowcy korzystają z tak zwanej komercjalizacji w wyniku badań naukowych, właśnie wykorzystując te pieniądze? Bym powiedział, że jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że my mamy bardzo dużo zaszłości, które doprowadziły nas w sumie przez okres 20 paru lat zmian i w gospodarce, i w nauce. Praktycznie rzecz biorąc, staliśmy się maruderem innowacyjności w Europie. I wyjście z tej pozycji jest bardzo trudne, gdyż wymaga wielokierunkowych działań. To nie jest związane tylko z poziomem finansowania badań i rozwoju, ale jest to związane z tym, że brakuje nam konkurencyjnej kadry naukowej, konkurencyjnej w stosunku do systemu zachodniego. Zatrzymajmy się na chwilę na tych badaniach i rozwoju. No jest takie kryterium mówiące o tym, ile procent produktu krajowego brutto na ten cel się przeznacza. Ile to jest w Polsce? W Polsce jest to nadal poniżej 1%, to jest około 0,75%. Budżetu przeznaczamy na badania i rozwój, na naukę w ogóle, a kraje wysoko rozwinięte przeznaczają 3%. No właśnie, mówi się, że Polska w roku 2020 ma osiągnąć poziom 1,7, jeśli chodzi o to, tę część budżetu, podczas krajów Unii będzie to średnia 3%. Ten nasz cel jest realny, jak pan uważa? Do osiągnięcia? Jest trudny i bym powiedział, że mam wątpliwości, czy osiągniemy ten cel. Jakkolwiek jest to założenie pozytywne, jest to założenie dobre. A na którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o takie wydatki w Unii Europejskiej? Chyba dosyć odległym. W samej Unii Europejskiej? No w samej Unii Europejskiej jesteśmy na szarym końcu. Kogo wyprzedzamy? Wyprzedzamy Rumunię, być może. Ale już w globalnym indeksie innowacyjności sporządzonym przez INSEAD, jedną z największych na świecie prywatnych szkół zarządzania biznesu i światową organizację zasobów intelektualnych, lokujemy się na 45. miejscu na świecie. A jeśli właśnie weźmiemy pod uwagę kraje Unii, no to jest gorzej. No to jest się też czym pochwalić może. Powiedzmy, tu nie chodzi o to, czy mamy się czym pochwalić, czy nie mamy się czym pochwalić. Po prostu my mamy takie zaszłości, że musimy zreformować bardzo mocno system rozwoju, promocji nauki i inwestowania w młodych przede wszystkim naukowców. Nasza kadra się starzeje i system nauki funkcjonuje w ten sposób, że nie dopuszcza młodych, praktycznie rzecz biorąc, do szybkiej ścieżki rozwoju kariery naukowej. Weźmy sobie przykład Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Tam profesorem zostaje się w wieku 35-37 lat. U nas profesorem zostaje się po 50. Czyli co, polska nauka wymaga naprawy? Bardzo dużej naprawy wymaga. Wymaga w ogóle zasadniczych reform.
i tych zasadniczych reform nie widać na horyzoncie ani za starych rządów, za pani minister Kudryckiej, w którym przez okres kilku miesięcy pełniłem funkcję sekretarza stanu. Nie ma tych reform i te reformy nadal są tylko i wyłącznie zapowiadane na papierze, a nie rzeczywiste. Jednym takim przykładem powiem, że uwierzę w rzeczywiste reformy, jeżeli system punktacji czasopism naukowych będzie zrównany taki, jak jest na Zachodzie. Właśnie, wyjaśnijmy, bo co znaczy być naukowcem? Jest taki system, są kryteria punktowe, tak, związane z publikacjami naukowymi. Na czym to polega? Wielu naukowców nie lubi tego systemu punktacji. Przyjmijmy tak, że w naukach o życiu i w naukach technicznych ten system punktacji jest sprawdzony jako system w systemie zachodnim. I co to oznacza? Publikacje takie, jak w takich periodykach, jak na przykład Science, Nature, są najwyżej punktowane i one w systemie zachodnim uzyskują między 40 a 50 punktów. U nas w systemie ministerialnym, czyli gdzie minister konstytucyjny nadaje rozporządzeniem wartość punktową tym czasopismom, też mają około 50 punktów, ale czasopisma takie, jak na przykład w mojej dziedzinie Acta Physiologia Plantarum, które w systemie zachodnim ma około 2,5 punkta, w naszym systemie polskim ma 25 punktów. I to jest zupełnie inaczej. To jest z księżyca wzięta punktacja. I taką punktacją nigdy nie wyrównamy, bo będziemy utrzymywali, to jest tak, jakby trener selekcjonował zawodników tylko, którzy biegną setkę powyżej 16 sekund, a nie brał zawodników, którzy przebiegają setkę poniżej 11 sekund. Trzeba ileś tych punktów zdobyć rocznie? Tak, żeby zrobić naszą habilitację, żeby zrobić doktorat, żeby zrobić profesurę. I przelicza się ciągle te punkty ministerialne. To jest absurd. To jest totalny absurd, bo to nie ma się nijak w stosunku do zachodniego systemu. Czy potrzebujemy naukowców z zagranicy wobec tego? Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Trochę inna jest sytuacja, kiedy organizacje pozarządowe czy trzeci sektor mają zastępować czy wspomagać państwo. Wtedy państwo ma prawo do tego, żeby ten strumień pieniędzy chociaż trochę kontrolować. Natomiast no, pytanie jest, jak to robić. Ja mam wrażenie, że dotychczasowe regulacje w Polsce zupełnie do tego wystarczały. Nie znam dobrze tych pomysłów, znaczy pomysły z grubsza znam, natomiast nie wiem, co z tych pomysłów koniec końców się wyrodzi, dlatego że procedowanie w polskim parlamencie dzisiaj, państwo doskonale wiedzą, akurat jesteśmy w trakcie chyba właśnie prac nad skądinąd bardzo ważnym prawem dotyczącym podatków, no i to wygląda wszystko inaczej. No właśnie, ja szukam właściwego słowa, żeby nie powiedzieć o, inaczej za dużo. I to nie z ostrożności procesowej, tylko dlatego, że nie chcę także z rana urazić uszu radiosłuchaczy, no ale chcę powiedzieć, że trzeci sektor, organizacje pozarządowe mają pewne wątpliwości co do tego, czy to prawo nie będzie dawało zbytniej władzy rządowi w ingerowaniu w działalność trzeciego sektora. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy pieniądze za granicę. Państwo widocznie macie za małe doświadczenie w biznesie, żeby używać tego rodzaju określenia, bo przy obecnych powiązaniach finansowych każde pieniądze z zagranicy można tak przetransportować do Polski, że ono będzie tutaj rozdawane przez polską organizację, więc to nie jest żaden specjalny plus czy minus. Jeżeli Soros decyduje się z otwartą przybicą dawać te pieniądze gdzieś do banku wrzucać w Londynie i my je to odbieramy, to jest jego sprawa, ale mógłby to robić zupełnie inaczej, uruchomić jakąś organizację polską, która by przekazywała, przebierała te pieniądze i później tym organizacjom, że tak powiem, rządowym czy prorządowym przekazywała. Więc tutaj nie widzę żadnego problemu. Natomiast zgadzałem się w ogóle z tym, co żeście państwo powiedzieli od strony ideologicznej, ponieważ no, oprócz działalności dziennikarskiej od wielu lat zajmuję się trochę działalnością biznesową. Wiem, co to znaczą tak zwane powiązania towarzyskie. Nie udajmy wariata,
czy wariatów, że w ogóle coś takiego nie istnieje. Coś takiego istnieje i nie tylko w tej dziedzinie, we wszystkich innych dziedzinach i koniec. To tu panu przerwę. Przypadkowo akurat tak się składa, gdy mówi pan o powiązaniach towarzyskich i zaproszę na bezstronne, transparentne informacje Radia Tok FM. To jest powtórka. Skończmy te... Komentarze Radia Tok FM ruszyły pełną parą. Na takim Andrzej Bober, Mikołaj Cześnik. Skończyliśmy w momencie, w którym pan Andrzej Bober próbował nakreślić mapę powiązań towarzyskich, bez których w Polsce nie ma co w ogóle startować z biznesem. Nie, nie, nie. Proszę nie. To drobniutkie, drobniutkie. Proszę, to na dużą drogę. Ja po prostu powiedziałem, że teraz dość często używa się przy tej sprawie, którą my tutaj omawiamy, określenia, że decydują powiązania towarzyskie. Więc chcę tylko powiedzieć, że nie tylko przy tej sprawie, tylko przy wszystkich innych sprawach, przy których występują pieniądze, powiązania towarzyskie są czymś ważnym. A jeżeli nie ważnym, jeżeli kogoś uraża to słowo ważnym, to czymś na pewno istniejącym. Czego nie można ignorować. Nie byłoby biznesu wielu ludzi, gdyby nie było powiązań towarzyskich. O czym świadczą kariery, nie wiem, pana Krauzego, pana Solorza, pana Staraka, no wielu tych polskich przedsiębiorców i ja nie mam o to do nich pretensje, jeżeli potrafią wykorzystać tak zwany osobisty czar i umiejętność przekonywania, ale robią to w sposób transparentny, w sposób udokumentowany, a nie w zaciszach lokali pod tytułem Sowa i Przyjaciele, to jest wszystko okej. Ci ludzie mają swoje nazwiska, mają swój dorobek i te powiązania towarzyskie wykorzystują. Brzydko tylko, jeżeli zdarzają się takie historie, jakie zdarzyły się w wiadomościach telewizyjnych. Dowiaduję się od państwa tutaj, bo ja nie mam tyle czasu, żeby te wiadomości w ogóle oglądać. Ale cieszę się, że są tacy, którzy je oglądają. Więc dzięki państwu się dowiaduję, że tam była taka... To aż tak nie wygląda. My sobie przesyłamy co bardziej drastyczne przypadki. Była taka historia, natomiast krążąc po tych kanałach telewizyjnych, jednak złapałem pana premiera Glińskiego i powiem szczerze, że bardzo mi się podobała ta jego wypowiedź. Bardzo mi się... Stwierdziłem, że jest to człowiek rodzinny, wyjątkowo rodzinny, tym mnie ujął, prawda? Bo wydaje mi się, że gdyby pan Adamczyk, że tak powiem, nie przedstawił tego swojego kolejnego dowodu w postaci informacji o tym, że zasiada żona w Radzie Fundacji, która dostała tam... Ta rada 60 tysięcy złotych, to nie wiem. Fundacja dostała, ona zasiada, to nie wiem, żeby premier Gliński wykazał się taką nerwowością. Nie wiem. No więc właśnie to jest problem, bo my wszyscy bardzo się podniecamy i tutaj wszyscy, nawet przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziękują wicepremierowi Glińskiemu za bohaterską obronę NGO-sów. Ja bym chciała, żebyśmy pamiętali, że wicepremier Gliński zabrał głos dopiero wtedy, kiedy zaczęto mówić o jego żonie i jej działalności w NGO-sach. Pierwsza wypowiedź ja bym przypomniała w takim razie, że wicepremier Gliński był tym, który doprowadził do zwolnienia z telewizji publicznej Karoliny Lewickiej, prawda, beształ ją na wizji. Robi to bez względu na afiliację partyjną. I minął właśnie rok rządów PiS-u i nie reagował na to, co wiadomości telewizyjne robiły w sprawie KOD-u, jak zohydzały KOD. Nie reagował nigdy, gdy wiadomości przedstawiały uchodźców jako tych, którzy gwałcą, podpalają i mordują. Nie reagował wtedy, kiedy zachwycały członków opozycji. Ale to nie jest domena zainteresowań pana wicepremiera Glińskiego. Wicepremiera Glińskiego jest między innymi przyznawanie tych różnych grantów organizacjom takim. Przepraszam bardzo, jeśli ktoś robi się szlachetny i sprawiedliwy i zaczyna besztać wiadomości i widzi manipulację dopiero wtedy, kiedy dotyczy to członka jego rodziny, to troszeczkę za późno. Kod był zohydzany o wiele bardziej. Sugerowano, że jest prowokatorem, że się pojawia w różnych miejscach po to, żeby wzniecać burdy i wtedy jakoś nikogo, a szczególnie wicepremiera Glińskiego, to nie poruszało. No przepraszam. Ale to ustalmy jeszcze fakty. Pan premier Gliński reaguje w piątek,
atak na jego żonę jest w niedzielę. W związku z tym możemy oczywiście domniemywać, że pan premier Gliński wiedział, że w niedzielę zostanie zaatakowana jego żona. Natomiast trzeba oddać mu sprawiedliwość, że jego przeprosiny, czy też domniemane przeprosiny, czy zapowiedź przeprosin, bo tak to chyba dokładnie wyglądało, zostały przyjęte, mimo że nie do końca wypowiedziane zostały. Aczkolwiek, o ile dobrze pamiętam, Kuba Wygnański powiedział, że przyjmuje tę zapowiedź przeprosin i traktuje Wygnański jej jako... człowiekiem wyjątkowo otwartego jako serca i umysłu. Więc mnie się wydaje, że to jednak trzeba... o tym trzeba pamiętać i uświadomić to, ten ciąg zdarzeń radiosłuchaczom. To jest jedna rzecz. No druga to, że pani redaktor jednak mówi o różnych złych rzeczach. Między nami, jak myślę, przy tym stole nie ma sporu co do tego, że to były złe rzeczy. Natomiast uczciwszych ludzi w Polsce, a gdyby niesprawiedliwie, no to jest trochę mniejszy cios w serce, ale za to jest to wielki niepokój, co się dzieje w tym kraju. I ten mój niepokój jest z czym się zmaga. No zmaga się w tym, że jak TVP Info o tym poinformowało, no i to oczywiście jest obowiązkiem dziennikarskim, to nie oszczędziło sobie takiego dodatku jadowitego. Tak. Cytuję. Równocześnie pan P. znajduje czas, by brać udział w manifestacjach KOD-u, dając sobie prawo do sądów moralnych. To ja tutaj widzę jeszcze jedno takie, które mnie poruszyło. Nasze źródła znające sprawę są zdumione postępowaniem byłego parlamentarzysty Platformy. No, przepraszam, to nie jest, to nie jest neutralna informacja. Plus chciałabym powiedzieć, że te informacje ustalił dziennikarz TVP Info Cezary Gmyz. Przypominam, to jest ten sam, który ustalił trotyl na braku... Boże, ustalenie czy my mówimy o wiadomościach telewizyjnych, czy my mówimy o fakcie aresztowania Józefa Piniora? Zastanawiamy się, jakie były przyczyny podania tej informacji i w takim tonie. Andrzejowi Wyborowi skończymy. Damy skończyć. Dzisiaj na samym końcu, co wszyscy radiosłuchacze mogą stwierdzić. Jeżeli zdarzył się ten wypadek, to proponowałbym przejść nad nim teraz do porządku dziennego i poczekać na informacje, no bo o czym mamy mówić? Został podany fakt, że został zatrzymany. Ja dokładnie tak samo sobie pomyślałem. Dlaczego? Żaden normalny komentator nie może komentować wydarzenia, o którym wie tyle, co akurat... Może powiedzieć tego. Może tylko dodać, że Józef Pinior to był jeden z dwóch ludzi, czy trzech ludzi, którzy po wybuchu stanu wojennego uratował dla Solidarności 80 milionów złotych we Wrocławiu, które przejął i zawiózł do miejscowego klasztoru, prawda? Więc na pewno nie jest to człowiek, którego bym posądzał o jakieś działania korupcyjne, tak mi się wydaje. Ale w ogóle wstrzymałbym się od jakichkolwiek komentarzy na ten temat. Ja bym też się wstrzymał, gdyby nie... Oko moje nie zawiesiło się na tym fragmencie tej informacji TVP Info, która, zobacz, od razu próbuje podrzucić taki trop czytelnikom, że jak ktoś chodzi na manifestację KOD-u, a przecież no, dla radiosłuchaczy nie jest wielką tajemnicą, że KOD nie jest tą instytucją, którą ja bym darzył jakąś niezwykłą admiracją i jeszcze w życiu na pochodzie KOD-u nie byłem, ale jednak jako przeciwnik KOD-u nie życzę sobie, żeby ten KOD... Przeciwnik? Ja jestem przeciwnikiem KOD-u, tak. Możemy o tym kiedyś porozmawiać, akurat niekoniecznie dzisiaj przy tej okazji. Też jestem, więc wiele byśmy o czym ale jestem, myślę, szlachetnym przeciwnikiem KOD-u, rozumiesz, niech KOD istnieje, on na pewne rzeczy podnosi, dla mnie też interesujące, to jest żywe społeczeństwo, niech sobie będzie jak najbardziej żywe i niech nie będzie oskarżone o to, że istnieje oczywiście związek. Które się ja do polityków nie mam takiej niechęci, uważam, że polityk to, jakby to powiedzieć, też człowiek, wybrał trudny zawód, chirurg, polityk, dwa zawody, których nigdy nie wybiorę, ale dobrze, że ktoś ma inne zdanie. Posłuchaj, tylko że po prostu nie może być chyba, znaczy nie, na pewno nie może być tak, że się tworzy jakiś taki link, masz stworzyć w głowach. Między uczestnictwem w KOD-zie, a tym, że ludzie są nieuczciwi, oczywisty związek, nie? Ale to czy to przypadek? Bardzo, ale to przecież bardzo podobne do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, informacje podawane w wiadomościach są informacjami, które są płytkie, populistyczne i żerują na najniższych ludzkich instynktach, tak? Komorowska jest córką Komorowskiego, jej fundacja, czy fundacja, z którą jest związana, proszę zwrócić uwagę także, że tam nie ma tej, wczoraj nawet, przepraszam, przedwczoraj redaktor Adamczyk mówił, pana żona pracuje, Gliński mówi, że nie pracuje, tylko zasiada w radzie, nie bierze za to pieniędzy, a to brakowało tylko, żeby Adamczyk powiedział, a to właściwie nie jest bardzo istotne. Tym gorzej dla faktów. A może ktoś tam przechodzi, prawda, albo akurat, nie wiem, w tym samym budynku ma dentystę i też jest w związku z tym związany. Trochę wyostrzam na potrzeby wywodu, ale to trochę tak zaczyna wyglądać. Ten komunikat jest niesłychanie toporny i nie mamy pewnie wątpliwości co do tego, dlaczego on jest taki toporny. On jest taki toporny po to, żeby właśnie tego rodzaju zbitki, kalki tworzyły się u słuchaczy czy widzów. Ja nie mam wątpliwości, że po tym, co zostało zrobione przez wiadomości z trzecim sektorem, to znaczy po wypuszczeniu tych kilku, czy może już nawet kilkunastu materiałów, stosunek do trzeciego sektora
przeciętnego Polaka pogorszył się. Przypominam, co się stało. Ręka rękę myje. Ale przypominam, co się stało z transplantologią, kiedy zasugerowano, że transplantolodzy to są szuje, prawda? To było dawno temu, potem ktoś musiał za to przepraszać. Sądy wykazały, że akurat nie było wcale aż tak źle, jak to ktoś sugerował w wypowiedziach prasowych. Tymczasem problem pojawił się taki, że brakowało organów do przeszczepów. Boję się, że tutaj będzie podobnie. Uważam, że powiedzenie, że wiadomości telewizyjne podają informacje w sposób toporny, to jest za mało. To jest celowa manipulacja mająca na celu zobrzydzenie, zohydzenie pewnych organizacji, grup społecznych, konkretnych ludzi i obawiam się, że to nie jest wynik toporności ani populizmu, tylko zaplanowanych działań. Ale to jedno drugiego nie wyklucza. Toporność może być zaplanowana, chociaż zazwyczaj rzeczywiście wychodzi jakoś chyba spontanicznie. Tak. No nie, ale mówimy o planowaniu takim, że do materiału dajemy kogoś, kto ma toporny warsztat i poda to w taki sposób jak cepem, prawda? No to ja mówię o takim rodzaju planowania, prawda? Niech to zrobi Iksiński, bo wiadomo, że Iksiński jak robi, to robi tak, że mucha nie siada. I to jest szalenie szkodliwe, bo jeśli się próbuje widzom w odległych zakątkach Polski, gdzie przeważają nadajniki TVP, zohydzić Komitet Obrony Demokracji, to się czyni ogromną szkodę temu, jak się wyraziłeś ładnie, żywemu ruchowi obywatelskiemu, któremu jesteś przeciwny. Jeśli się zohydza organizację pozarządową... Jestem, co niektórym podnoszonym tam treściom. No w takim razie wyraziłeś się... Ale cieszy mnie, że są podnoszone, rozumiesz? Wyraziłeś się topornie, bo wyszło na to, że jesteś przeciwny kodowi. No tak. Jeśli szkaluje się i zohydza i sugeruje jakieś niejasne powiązania, niejasne finansowania, niejasne cele i niejasne rozliczenia organizacji pozarządowych, to się je zohydza nie tylko tym ludziom, którzy skłonni byliby dać na nie pieniądze albo je akceptować społeczeństwo jako część społeczeństwa obywatelskiego, ale zastrasza się także samych działaczy. Dziennikarka Newsweeka w zeszłym tygodniu pisała tekst o tym, jak rząd zastrasza organizacje pozarządowe i proszę mi uwierzyć, że większość przedstawicieli organizacji pozarządowych nie chciała z nią rozmawiać, a jeśli rozmawiała, to wyłącznie nie pod nazwiskiem. Znaczy, przepraszam bardzo, zastraszyć przedstawiciela trzeciego sektora, to jest coś straszliwego, prawda? To w ten sposób się dławi i jego obywatelskość, i chęć działania, a przecież przypominam, trzeci sektor wspomaga państwo ale wszędzie tam, gdzie ono jest zdolne. Jeśli można, bo ja bym się zastanowił nad tym, jak na przykład Radio Maryja było pokazywane w mediach, które są nam dużo bliższe i czy to zohydzanie dotyczy tylko jednej strony sporu politycznego. Z tym bym zostawił radiosłuchaczy. Ja powiem tak, no, na pewno nie, tylko przez lata się budowało taką narrację, że w publicznych mediach ta temperatura pozajemnego podkładania sobie nogi jest na pewno niższa. No to chyba mamy od roku sytuację taką, że ona na pewno nie jest niższa. Nie, dzisiaj na pewno nie. Informacje Radia Tok FM. To jest powtórka. Jerzy Sztur w operze. To możliwe. W Operze Krakowskiej trwają przygotowania do premiery Don Pasquale w Donizettiego. Reżyserii spektaklu podjął się Jerzy Sztur, który będzie moim gościem w audycji Krakowskie Przedmieście po 14.40 w Radiu Tok FM. Łukasz Wojtusik. To jest powtórka. Renata Kim, Andrzej Bober i Mikołaj Cześnik w swoim komentatorskim żywiole. No a nowa wolna kwota od podatku, co to zaraz będzie uchwaloną, dobre to czy złe dla kraju? No ja myślę, że to jest spójne z pewnym takim, ze strategią Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tu znowu, tak jak pan redaktor raczył powiedzieć wcześniej, wiemy za mało, ponieważ ustawa jest właśnie w parlamencie i... Od wczoraj. Znowu to powiem. Coś, co jest w parlamencie, może wyjść za parę dni, a ta ustawa musi wyjść, o ile dobrze pamiętam, jutro, dlatego że musi jeszcze zostać podpisana po niezbędnym namyśle przez prezydenta i zostać wydrukowaną do godziny 24 z środy na czwartek. Więc tempo jest absolutnie ekspresowe, a zmiany mogą być no, takie daleko idące, więc ja powiem tylko tyle. Wygląda na to, że to jest spójne, jeśli oczywiście przetrwa w takiej konstrukcji, w jakiej wpłynęło do parlamentu, to jest dosyć spójne z planami Prawa i Sprawiedliwości, żeby troszeczkę ten strumień pieniędzy przekierować w taki sposób, aby bogatsi płacili za
biedniejszych i dzielili się tym swoim bogactwem. Natomiast na razie wstrzymam się z dalszym komentarzem, bo no, mam takie podejrzenie, że jeszcze może się wiele w tej ustawie zmienić i może tak naprawdę to, co w niej najważniejsze, zostać tam utrącone. Wcale bym się nie zdziwił. Mnie tylko zastanawia, jeżeli mówimy o tych podatkach, podatki to właściwie jest najbardziej taka czuła tkanka społeczna. Dotyka każdego z nas, prawda? Niezależnie od tego, jaki zawód sprawujemy. Że tego rodzaju projekty ustaw wchodzą do tego naszego parlamentu właściwie nie na kilka tygodni, miesięcy, tylko na kilka godzin. I wymaga się od tych parlamentarzystów, może oni są do tego bardzo dobrze przygotowani, nie wiem, ale wątpię, żeby tego rodzaju ustawy, projekty ustaw mogły wchodzić na, nie wiem, na 24 godziny i później być na biurku prezydenta.